To jest prawdą. Ja w sobotę dostałem taką wiadomość, że faktycznie go pocięli, że ma ponoć ręce poprzecinane, ale że palców nie stracił. Ale że było takie ryzyko, ale że ma paluchy pocięte. W sumie czekałem, bo to w sobotę się dowiedziałem. Sobotę pod wieczór. To się dowiedziałem w sobotę pod wieczór i tyle, no. Za co? Tego ci nie powiem, tego nie wiem. No powiem tak, no nieważne kim jesteś i co robisz, ale kurwa, ciąć ludzi. Nie wiem kto ogólnie broni białej do jakichś porachunków. Nie wiem, dla mnie to jest kurwa ogólnie dziwne. Bo to jest to, co ja ostatnio mówiłem. Kurwa, mnie dużo osób nie lubi. Mnie nie biją, kurwa, nikt mnie nie tnie. No nie wiem, no to wydaje mi się, że już trzeba być kurwa poziom wyżej. Znaczy, co też jest prawdą, ja też nie chodzę kurwa i się nie spierdalam do ludzi, do których kurwa nie powinno się spierdolić, bo ja też nie wiem, czy taka była sytuacja, więc nie chcę nikogo pomówić, nie? Ale po prostu mówię o case'ie, nie? Że jeśli masz jakąś osobę, nie wiem, czy to jest ten przypadek, czy nie, ale no tylko tak sobie jestem w stanie wytłumaczyć, że kogoś chodzą i tną białą bronią, no że musisz chodzić i kurwa komuś na odcisk nadepnąć, nie wiem, no może się do kogoś krzywo spierdolisz. Chociaż z drugiej strony też nie jest ciężko raczej na psychopatę trafić, nie? Zaczniesz się spotykać z dziewczyną, która miała kurwa chłopaka, który jest pierdolnięty. Ile razy się takie rzeczy dzieją, kurwa? Bardzo często. I wtedy on ma jakieś wąty, nie? Kurwa, ciąć już kogoś, no ja rozumiem jeszcze soluwa, nie? Tylko niestety z tego, co często ludzie opowiadają, to bardzo rzadko już, kurwa, masz soluwę, że wiesz, ktoś wygra i chuj cię zostawią. Najczęściej soluwa to jest, kurwa, 5 na 1, a jak już nie 5 na 1, to przynajmniej ten. To przynajmniej, jak ktoś wygra, kurwa, to jeszcze go kopie po głowie, kurwa, żeby był nieprzytomny, nie? Więc to nie jest w porządku soluwa.